W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Maciek, kolejne zwycięstwo na twoim koncie. Fajne serie na górę i na dół. Można powiedzieć, że dobrze wykonana robota w ringu. Może technicznie dobrze. Zabrakło takiego wykończenia do dopełnienia tego wszystkiego, tego, myślę, ładnego boksu, tak mi się wydaje przynajmniej. No jeszcze myślę, że brakuje troszkę siły ciosu, skrętu tułowia, te blidy są ręce samych rąk. I myślę, że to trzeba poprawić, to jest taki główny cel, że muszę poprawiać się skręty tułowia, ręce. Ale myślę, że wszystko innego jest w miarę niezłe, technika, serii ciosów. Jestem w 50% zadowolony. Tak jak mówisz, zabrakło nokautu, powiedz, czy polowałeś na niego, czy skupiałeś się na tym, żeby przeboksować kolejną sześciorundówkę? Szczerze mówiąc, jak trafiłem w drugiej rundzie przeciwnika swego, to skupiłem się troszeczkę na nokaucie, ale potem już trener Mitruk troszeczkę mnie wylał, mi tak zwany kubeł zimnej wody i przestałem o tym myśleć. Chciałem dobrze zaboksować, ale na pewno było w głowie ten nokaut, bo widziałem, że zawodnik był troszeczkę zamroczony i moja wina, że tego nie dokończyłem. No właśnie, tak jak powiedziałeś, w drugiej rundzie, w pewnym momencie pełna wymiana, czy trochę poniosły emocje, czy poczułeś po prostu, że przeciwnik jest już no, podłączony? Myślę, jedno i drugie na pewno. Zobaczcie, zawodnik jest podłączony. No i po prostu, jak pomyślę teraz o tej wymianie, to aż mi się płakać chce. Bezsensowna, głupia, nieprzemyślana, tylko tyle, żeby trafić. Kompletnie bez sensu, powinienem to troszeczkę inaczej rozegrać. Powiedz, przeciwnik cię czymś zaskoczył? Chyba tylko tym, że po prostu potrafi tyle ciosu wytrzymać. Tak, masz rację. Rzeczywiście mnie ty zaskoczył, bo wiedziałem, jak mówię. Wiedziałem, że jest wolniejszy, odsłania te doły. I tak to nic mnie nie zaskoczył. Właśnie tego samego się po nim spodziewałem, ale myślałem, że wytrzyma trochę krócej. Za miesiąc twoja kolejna walka w Warszawie. Powiedz, robisz sobie jakąś krótką przerwę, czy w poniedziałek wracasz na salę? Krótką przerwę, no. Sobota, niedziela, przerwa. Myślę, że pod koniec tygodnia wrócę na salę, a tak będę w treningu biegowym cały czas, siłownia. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.